Hello! Cześć, Hej! Bercio! Jezu, jak dobrze Cię widzieć! Ciebie Widzę, że również. tutaj przeglądasz buty. Które byś najchętniej ze sobą zabrała do domu? No właśnie, ciężki wybór. Myślę, że raczej jakieś botki, bo w szpilki to kurczę nie na tą porę, ale wszystkie Botki. są No piękne. teraz akurat, wiesz, są takie trapery w modzie. Masz, Tak. tak, masz takie w szafie? Tak, no właśnie na sobie akurat, ale. No tak, pięknie, pięknie. A powiedz mi, masz swoją kolekcję butów w domu? No Kolekcję. pewnie każda kobieta. No trochę mam, trochę mam. Nie A mam. ile? No sporo. Nie liczyłam w sumie, ale trochę jest. Trochę jest, ale tak więcej masz szpilek, czy takich na płaskim? Chyba takich trampków, takich sportowych, raczej takich mam najwięcej. Na konie. Tak. Super. Słuchaj, a powiedz mi, jakbyś miała wybierać, to wolisz na sportowo czy elegancko? No generalnie trochę zmuszona jestem do tego, żeby być na sportowo. Zmuszona, dlaczego Znaczy zmuszona? zmuszona, no przez to jeździectwo jednak i wygodę myślę, że ten sport gdzieś tam mnie trzyma, ale elegancko, wiadomo, lubię wyglądać, także jak jest okazja, to Na jak przykład na najbardziej. dzisiejszym finale. No dokładnie, tutaj wszyscy piękni, kurczę, włoski makijaż, super. A powiedz mi, wolisz bardziej na szpilce czy na grubym obcasie? Wygodniej jest na grubym obcasie, wiadomo, no ale szpilka chyba ładnie wygląda mimo No wszystko. tak. No teraz wiesz, jest finał, przeszłaś przez cały ten program. Powiedz mi, czego nauczyłaś się w programie? No program na pewno dodał mi ogromnej pewności siebie. Poznałam też swoją jakby drugą osobę, drugą siebie, ale Otworzyłaś? otworzyłam się i myślę, że no generalnie trochę mnie program zmienił na lepsze, także bardzo się cieszę. A powiedz mi, czego się boisz w finale? Boisz się w ogóle finału? Trochę się boję. Znaczy boję w takim pozytywnym sensie, że mam taką. Jestem podekscytowana bardzo, ale jednocześnie się bardzo stresuję. I tak mi gdzieś migają te układy wszystkie. Nie wiem, czy czegoś nie Nie, pokręcę, wszystko będzie ale dobrze. no. Ja pamiętam, słuchaj, jak ty przyszłaś do tego programu i powiem ci, że zrobiłaś ogromny progres, rozkwitłaś, potrafisz już właściwie wszystko, ty jesteś gotowa. Bardzo się cieszę. A jakie są twoje plany po Top Model? Plany po Top Model. No na pewno pójdę do jakiejś agencji i jak najbardziej chcę się rozwijać w tym kierunku. Wyjazdy za granicę? No dokładnie, wszystko. No będę pracować, będę dawać się wszystko, żeby osiągnąć jak najwięcej. Jak ty na przykład. Może będziemy podróżować razem, kto No. wie. A powiedz mi, kto za ciebie najbardziej trzyma kciuki? Kto ci najbardziej kibicuje? Myślę, że moi bliscy, no i tutaj wszyscy, bo to też są dla mnie bliscy. I bliscy ci z domu, i bliscy z tutaj. No. Zazdroszczę ci tego momentu. Wiesz, ten taki stresik jest bardzo przyjemny. Tak, wiem, właśnie, kurczę, ale no będzie ostro, będzie się działo. Będzie się działo. Rodzina będzie przed telewizorem ci kibicować? Tak, rodzina będzie, chłopak będzie, wszyscy będą. Super. No, Nawet to konie chłopak będą, słuchaj. konie też będą Będą, oglądać? będą. Kurczę. A ile masz koni? Trzy. Trzy konie. Moje drogie, dacie mi tutaj kawałek No tu masz miejsca? czwartego. Czwartego konia mamy. Słuchajcie, tyle rozmawiamy tutaj o butach, a proszę, Weronika, po prostu moja ciekawość, nie zasnę po prostu dzisiaj, jak nie zapytam. Czy buty na konia jakoś się nazywają? Sztyblety? Sztyblety to są, ale w Tak. sztybletach też można chodzić na co dzień. Też można, tak. A no buty jeździeckie, no sztyblety Sztyblety, takie generalnie. kozaczki. Tak, Okej, mogę dokładnie. spać spokojnie. Ty też możesz sobie takie kozaczki kupić. Słuchaj, wybieraj. Do wyboru do koloru. No to Tam już mogę być. wybierzemy. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj z Patrycją, rozmawialiśmy z Mikołajem Śmieszkiem, więc i rozmawiamy z Weroniką. Moja droga, ja... Nasz złoty bilecik. Ale wiesz, bardzo mi się, w sensie, czuję w Tobie siebie, bo ja się też strasznie stresowałem tym dniem. No, ja też naprawdę, nawet aż nie wiem, co powiedzieć. No, tylko mamy w głowie te. Mamy gościa, Jej, mamy. już miały swoje 5 minut, dziękujemy. O! Teraz tu jest. O, właśnie, Weronika się na tyle zmieniła, że już potrafi postawić na swoim i pokazać charakter. No. I bardzo dobrze, ja się trochę czuję ojcem chrzestnym tego twojego sukcesu, ponieważ... Ojciec chrzestny już. Tak, Słuchaj, to jest girl power. drodzy państwo, ja byłem w momencie, kiedy Weronika dostawała złoty bilet i od razu wskoczyłaś do domu, top model. No, ale ja widziałam tam, że coś długo mnie szukałeś, wiesz, w tych odcinkach. No, za długo, Za nie? długo, Za długo, kurde. słuchaj, tutaj jest girl power. O, dawaj rękę, girl power. No. Ja z Mikołajem się też za rękę trzymamy i chłopaki No, też mają ale swoją wiesz, siłę. na jaki numer mamy głosować? 7322 na numer 3. 3. Wysyłamy trójeczkę. Widziałaś Patrycję gdzieś? Cześć, Gdzieś? Mikołaj. Pa. Zgubiliśmy ją. Zgubiliśmy Patrycję.
Czy, ale finał już się odbędzie. No nie wiem właśnie teraz. Wiemy, kto odpada, kto przeszkadza. Dziękujemy panu. Tak, już panu podziękujemy, ale powiem ci, zdradzę ci... No, Mikołaj, już tu mamy dwóch Mikołajów, zobacz, tu Kosel czerwony, ja czerwona. Jeszcze trzeci. Trzeci Mikołaj. Patrycję, czy nie? No nie widzieliśmy, nie ma tej Patrycji. Mikołaj, ty już nam tutaj nie przeszkadzaj, idź do siebie. Mam, Weronika, dla ciebie dobrą wiadomość. Po dzisiejszym dniu już nie będziesz musiała z tym gościem mieć nic wspólnego. Albo jeszcze gorzej, będziesz go widywała cały czas w pracy. No właśnie, albo gorzej. No, ty, my... idź ty, rozrabiako jedna. Idź ty też, bo on za tobą. On za tobą. On za... No, idź, idź, idź. Tu są babskie pogaduchy. Tak myślicie, że to on tak, do mnie... Tak, 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 on ciebie. Dobrze, chce. Ale tylko mamy... Idźcie, wy po Patrycji idziecie. A przypomnisz tu... naszym widzom dzisiejsze najważniejsze razem, fakty? Razem, o której dzisiaj jest finał Top Model? 21:30. Na TVN-ie i na player.pl. Zaraz idź. A zaraz po wielkim finale Top Model, 9 edycji Top Model, zapraszamy również na wywiad live, gdzie razem z Jakubem Kosterem przeprowadzimy właśnie wywiad ze zwycięzcą. A kto nim będzie? Mam nadzieję, że się spotkamy. Trzymam kciuki, kochana. Trójeczkę, wysyłamy, trójeczkę. Mikołaj! Mikołaj! Ty rozrabiaku! Jest tam! Jest, dobra. Znalazłeś, Patrycję? Widzimy się, pa! 21:30. No i znaleźli. I co tam? Co powiesz, patrz, zobacz, panowie cały czas ciebie szukają. Masz takie powodzenie, słuchaj, i tu Mikołaj, i tu Kosel. No ja nie wiem po prostu. Mikołaj powiedział, że zostanie nowym prowadzącym. To? Proszę bardzo. Widziałaś Weronikę? No, przed chwilą to była. Ty. No właśnie, no, a jest, dobra. Boże, Mikołaj. No to dobra. Jak się czujesz przed tak wielkim momentem w swoim życiu? Widziałem, tam rodzinka bardzo wspiera, są gotowi. Ale Mikołaj, jak pytasz, to musisz dać. Musisz dać głos Patrycji. Ale ona nie chce ze mną gadać. Słaby prowadzący. Ale widzisz, tutaj tak się kopie dołki właśnie. Ja tutaj fuchę sobie nową znalazłem. Trzeba wierzyć w siebie, wiesz. No, wiesz. Piłce, to może tutaj. Dobra, no. nie przeszkadzamy Marco? Tutaj Patrycji, dobra, chłopaki. Ona robi makijaż na finał, bo musi pięknie wyglądać na swój na moment. A my was zapraszamy jeszcze raz, powiem, o 21:30 na TVN i na player.pl. A zaraz po odcinku? Koniecznie bądźcie z nami na playerze, bo na żywo, zaraz po odcinku Top Model w TVN wchodzimy w player i to my jako pierwsi porozmawiamy ze zwycięzcą, bądź też zwycięzczynią 9 edycji programu Top Model. Też na żywo, więc widzimy się. Ja się mega stresuję, więc koniecznie musicie być z nami i nas wspierać. Ja cię będę wspierać, Koselku. Czerwony łączy. Tak.